Hej, jestem Sarczo, to przed Wami kolejny odcinek z gry The Evil Within 2. Kontynuujemy rozdział 5, w którym dzieją się naprawdę chore rzeczy i dowiadujemy się jakichś nowych informacji na temat tego fotografa. On tutaj się bawi z nami w jakąś chorą grę, przedstawia nam kolejne jakieś wskazówki i kolejne fakty ze swojego życiorysu. No i przejdźmy dalej, zobaczymy, co jeszcze nas tutaj czeka. Kolejny korytarz. Patrzcie, tutaj są zdjęcia tej modelki, ale kompletnie jakoś zakrwawione. Historia tej modelki jest też ciekawa. Aż się boję iść dalej. Dobra, co to jest za miejsce? Patrzcie, znowu to zdjęcie. Czyli tak jakby jesteśmy w tym pomieszczeniu co wcześniej, tylko że teraz to wszystko jest porozrzucane tutaj. Manekin, który miał właśnie imitować tą modelkę, która zginęła. Kolejne pomieszczenie przed nami, ale są też naboje, których niestety nie zabiorę, bo mam już pełno naboi do pistoletu. Tak samo jeśli chodzi o strzykawkę. This has to be the emitter. No widzicie, czyli to jest już to miejsce, tak? Do którego mieliśmy się dostać. Ale te dźwięki w tle ciągle tak nasłuchuję. Czemu ja cały czas słyszę kroki tutaj jakieś, albo jakieś inne dziwne dźwięki. Ja no, zdecydowanie oczywiście stąd nie wyjdę. Zanim podejdziemy do tego emitera, bo to jest właśnie chyba to na środku. Tak chcę się jeszcze dookoła rozejrzeć. Kolejne naboje. Zaskakująco dużo, jak na takie jedno pomieszczenie. Bo i tam wcześniej mieliśmy. To musi być jakaś pułapka tego fotografa, no na bank. Dobra, podejdźmy, nie ma innego wyboru tak naprawdę. Musimy to zrobić. Authorization required. Please connect an authorized terminal. Terminal? Must mean this communicator. Restart sequence initiated. U nas ten fotograf obserwuje. Co on nam zamroził czas, kurde? You've been searching for me for so long. So I have come. But wait. It's not me you seek, is it? No. It's the girl. I should be offended. But how can I be? You're not the only person who wants her power. There is another, one far more deserving. One who can offer rewards you could never imagine. So sorry, but you've been outbid. Jejku. Fear radiates from you. It's beautiful, but not yet finished. I am Stefano, and now you are my art. Czyli rzeczywiście nazywa się Stefano, tak jak czytaliśmy. Son of a bitch! Jejku, kolejna jakaś kreatura się zbliża. Meet my beautiful Obscura. You gotta be kidding me. Sequence will complete in 90 seconds.
That thing is stopping the emitter from activating. Tam gdzieś to coś poszło. Kurde. Dobra, uciekaj. Trafiać może w ten obiektyw, czy jak? Czas się rzeczywiście zatrzymał. Kurde. Nie wiem, czy ja coś robię. W sumie nie powinienem może z pistoletem, tylko strzelbą. Co jest grane? Wcisnąłem niechcący. Okej. A więc tak to działa. 70 sekund. Już jestem za bardzo zmęczony. Nie mogę się za bardzo ruszać, nie mogę biegać. I znowu zatrzymało czas. Spokojnie. Okej. Po prostu trzeba jakieś obrażenia zadać, żeby czas ruszył znowu. Musimy wyczekać, tyle. Trzymać się z dala od tego czegoś. O, znowu będzie. Chodź tu. Nie, trafiło mnie. Tak jest. Jeszcze nieco ponad pół minuty. Teoretycznie pistoletem pewnie też mogę. Ale nie wiem, czy warto, szczerze mówiąc, bo jednak ta strzelba się tutaj lepiej spisuje. Zostanę chyba przy niej. Niecałe 20 sekund jeszcze. Znowu zatrzymało. Oj! Gdzieś tutaj jest. Ej, bo to jest na górze, kurde, ja nie zwróciłem uwagi. No dawaj. Ej. O co tu chodzi? Teraz kilka strzałów oddałem, nic się nie stało? Jest. Dało radę. 10 sekund. Dawać naboje. Nie! Jeszcze parę sekund, wytrzymaj! Okej, udało się chyba. Ale to coś tylko zniknęło. Stabilization procedure completed. Great. Saved my own ass. But what am I supposed to do now? If he's gone, he didn't leave Lily here. Where did he take her? Should give Kibben an update about this. Shit. Maybe I'll get a signal outside. Opuść ratusz. Ojejku. Co to były tutaj za emocje przy tej walce? Patrzcie, teraz te drzwi się otworzyły. Swoją drogą, czy wszystkie się pootwierały? Najwyraźniej. Chociaż to i tak prowadzi do tego samego miejsca, tak? Nic tu pewnie nie znajdę. Nie wiem, czy to też było otwarte w trakcie, jak walczyłem. Nie zwróciłem uwagi, ale chyba nie. Boję się tylko, że ten stwór... Obskura, tak nazwano. Tak ten właśnie Stefano nazwał to coś. Że ten stwór jeszcze nas zaatakuje, bo tylko zniknął. Nie było wcale widać, żebyśmy to coś pokonali. Więc trzeba mieć się jeszcze na baczności na przyszłość. Ale na razie faktycznie wygląda na to, że muszę to miejsce opuścić.
Tu już nic nie zrobię, więc skorzystajmy z tego wejścia tutaj, z którego korzystaliśmy. Patrzcie, teraz w ogóle się pozmieniało. A szkoda, bo liczyłem na to, że zabiorę stąd naboje i na przykład tą strzykawkę, którą tutaj miałem. Tędy nie przejdę. Tu jeszcze mogę otworzyć. Dobra. Sporo naboi do strzelby zużyłem na tej walce. W ostatnim czasie mieliśmy dwie walki z bossem tak naprawdę, w tym odcinku i w poprzednim. Gra się naprawdę rozkręca z każdą chwilą. Tędy też nie wejdę. Jedynie pozostaje udać się tu. A, bo patrzcie, teraz jesteśmy tutaj na górze. I w ogóle już nie ma tego funkcjonariusza, który tutaj w powietrzu sobie lewitował. Tak jakbyśmy byli teraz, wiecie, w normalnej wersji tego budynku. Wszystko pozamykane. No ale widzicie sami, że coś tam można tu jeszcze znaleźć, więc pozabierajmy, co się tylko da. Bezpiecznik zdobyty. W miarę się bezpiecznie teraz czuję, że raczej nic mnie nie powinno jeszcze tutaj zaatakować, ale to też może być złudzenie. Szuflada, nie otworzę jej niestety. Apteczka, proszę bardzo. Czyli teraz mógłbym się podleczyć właśnie, więc zróbmy to. A, jeszcze kurczę, nie wyleczy do końca. A szkoda, ale pewnie niedługo i tak natrafimy... Jeśli będę się tam wracać, gdzie byłem wcześniej, to byśmy wtedy natrafili na motyw z zapisywaniem stanu gry, więc spokojnie. Ład społeczny w Union. Aby uzyskać posłuszeństwo populacji i zapobiec konfliktom, musimy wprowadzić biurokrację i złudzenie produktywności. W związku z tym, ratusz będzie siedzibą władz. Każdy mieszkaniec Union zostanie zobowiązany do wyrobienia serii dokumentów, z czym wiązać się będzie konieczność wypełnienia kilkunastu formularzy i uiszczenia stosownych opłat. Zawartość formularzy nie została jeszcze określona. Pracuje nad nią zespół fabrykacji. Zorganizujemy wybory na burmistrza Union, w których mieszkańcy będą mogli głosować na jednego z dwóch wskazanych przez nas funkcjonariuszy Mobiusa. Wykorzystamy procedury wyborów stosowane w prawdziwym świecie. Nowe obszary Union zachowają amerykański charakter, ale zostaną poddane postarzeniu o 6%, aby polepszyć warunki mieszkaniowe i zwiększyć zindywidualizowanie. Wymienione wyżej środki powinny zapewnić spokój i normalizację populacji. Uległa populacja przyczyni się do szybszej rozbudowy Union i osiągnięcia odpowiedniej ilości jednostek pamięci, by przejść do fazy drugiej. Okej. A patrzcie, jest kolejna strzykawka, czyli tutaj tego nie brakuje, więc sobie jeszcze weźmy kolejną. Dobra. Chyba najpierw sprawdzę to, ale nie, też jest zablokowane. To już od drugiej strony próbowałem otwierać, czyli ostatecznie i tak się dostałem w to miejsce. A tu już są te schody, z których ja korzystałem. Can't believe these bastards use Lily like some kind of science experiment, and then they have the nerve to send me in to clean up their mess. It's like some kind of sick joke. No niestety, Sebastian. Czego tu nie ma? A nie, bo tędy przyszedłem, już nie pamiętam, kurczę. Raczej chyba tędy, tak. Ale w sumie tamto i tak mi pewnie zaprowadzi do jednego i tego samego miejsca, tak naprawdę. Tu nic nie ma. O, patrzcie, mamy statuetkę. To wiecie co? Jeszcze bym sprawdził jednak tamten korytarz do końca, żeby nie było. Bo
tu jest to pomieszczenie, gdzie właśnie na górze lewitował sobie ten martwy funkcjonariusz. A tymczasem zabieramy kolejny klucz do szafek. Tu już będę miał dwa właśnie, jakie mogę wykorzystać u siebie w kryjówce w razie czego. Aha, i tutaj znowu jest to miejsce, w którym już byłem. A to ciekawe, bo tutaj, kurczę, nadal jednak nie dostałem się tam. To pewnie jeszcze tutaj wrócimy, słuchajcie, w takim razie. Chyba że teraz się coś zmieniło, ale nie sądzę. Może naboje do strzelby sobie jakieś wytworzę. Nie mogę jeszcze tego przeładować dodatkowo. Najwyraźniej chyba tak, bo 6 mogę mieć w magazynku. Więc jeszcze wytworzyć może. A jeszcze 2 powiedzmy. Niech będą. To na razie tyle. Ja jeszcze zejdę na dół i zobaczę na wszelki wypadek, żeby tak się upewnić. Czy nadal jest to przejście zablokowane, czy jednak się coś zmieniło po tych wszystkich akcjach. Zablokowane. No to w takim razie jeszcze się tu pewnie wrócimy, bo po pierwsze tam można na drugą stronę się jakoś dostać, po drugie jeszcze przecież po drugiej stronie na zewnątrz mam jakieś przedmioty, które można pewnie prędzej czy później zgarnąć, a na razie przejścia tutaj nie widać. Dobra, to ja jeszcze tylko chcę tutaj, tak jak mówiłem, cofnąć się tam, gdzie byłem wcześniej i sprawdzić jeszcze jedno przejście z tej strony, gdzie mieliśmy ten taki korytarz. Ej, ale to nie wychodzi na to samo? To jest chyba... Tak, to jest tutaj po prostu. Bo już się naprawdę można tu pogubić. Tak, tu jest wyjście, dobra. No to nie, to już nic tu więcej nie znajdę w takim razie. Wychodzimy w takim razie na zewnątrz, żeby się skontaktować. Son of a bitch still has Lily. And now I'm back to square one again. We've reestablished contact with the marker agent, Kidman. About time. Patch him through. Sebastian? Sebastian, are you there? Kidman. Finally. Are you all right? That psycho is still on the loose in here. I turned on the emitter, and that seemed to slow him down. But he got away. And he's got Lily. She must be so scared and alone. I've got to find her before he does something terrible to her. So close. I can feel it. We want to find her just as much as you do, Sebastian. Yeah. Sure you do. Don't want your precious experiment to fail. It would be a real tragedy to waste all that time and money. I was speaking for myself, not Mobius. I... spent a lot of time with Lily during testing. She's a good kid. I don't want her to suffer. I know things are bad, but I have faith in you. You've got to stay focused so we can save her. Together. Yeah. Okay, you're right. Thanks for the pep talk, Kidman. Don't worry about it. But right now, you need to figure out where he took her. He said his name was Stefano. Stefano. Copy that. I'll see what I can find out and send it to your room. Okay. In the meantime, I'll check in with O'Neill. See if he can help me locate this psycho. Sounds like a plan. Let me know if I can be of any help. And... Sebastian?
Yeah. Good luck. Thanks. Gotta figure out where he took her. Think I might have just figured it out. Not doing a very good job of hiding. It's almost as if he's taunting me. Well, if it's a fight he wants, he's gonna get it. I just have to find my way there. O'Neill, it's me. I see the stable field emitter is back online. Please tell me you found the core and you're on your way back here. Sorry. That lunatic still has her, but I think I have an idea of where he went. Yeah, I see it too. I'm picking up the signal again, but now it's coming from the theater in the other part of town. Right. Through the marrow again, I guess. May need a little guidance here. I'm on it. Looks like turning the emitter back on stabilized some passages there. Exit D5 looks to be the one closest to the theater. I'm not totally sure what you'll encounter down there, so watch your back. At this point, nothing would surprise me. A więc rozpoczynamy rozdział 6. Tylko zanim się jeszcze z wami pożegnam, to chciałbym najpierw zapisać stan gry, bo już dawno nie mieliśmy jakiegoś save'a chyba. I z tego co widzę, teraz jak się tutaj zmieniło, kiedy już Stefano opuścił to miejsce, to też niestety poznikały te wszystkie przedmioty, znaczy amunicja do pistoletu, której wcześniej nie mogłem zabrać, a szkoda, bo myślałem, że ją zdobędę tutaj. Biorąc pod uwagę, że wcześniej nie mogłem jej właśnie sobie pozyskać. To jest właśnie ciekawe, że tutaj nie mogę, kurczę, się niestety wdrapać na ten pojazd. Części do broni chociaż spadły, więc dobre i to. Ale w ogóle się wspiąć tutaj nie można. A szkoda. Nie no, nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby przejść. No dobra, to ja tylko w takim razie przeniosę się do miejsca, gdzie mieliśmy zapisywanie. I tam też jeszcze przedostaniemy się do pokoju Sebastiana, żeby może wydać sobie trochę zielonego żelu, bo jakby nie patrzeć, już trochę też zgarnąłem w trakcie tego minionego już rozdziału. A tutaj chyba nie mam na razie czego szukać w takim razie. Ale właśnie to się potwierdziło, że jak mieliśmy tego Sebastiana, to był taki niebieski filtr, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, że to tak jakby świadczy o bliskości tego fotografa, że on tutaj gdzieś był. A teraz jak już to miejsce opuścił i tamto oko widzimy w zupełnie innej lokacji, to znaczy, że on tam teraz przebywa. Więc to jest zawsze jakaś wskazówka, dzięki której wiemy, gdzie możemy go ewentualnie znaleźć. Dobra, jeśli chodzi o kawę, to nie potrzebuję jej tutaj. Wrócę się w takim razie do pokoju Sebastiana i tutaj zdecyduję, w jakie ulepszenia teraz zainwestować. Zdecydowałem, że już maksymalnie rozwinę sobie drzewko skradania. Najpierw tutaj muszę wydać czerwony żel i teraz 7000 zielonego żelu, żeby jeszcze nasz bohater był cichszy w trakcie poruszania się. No i drzewko skradania jest już maksymalnie rozwinięte. Oprócz tego mamy oczywiście szafki do otwarcia, kolejne dwie. Naboje do strzelby, proszę bardzo, już mam 9. A tutaj jeszcze harpun, którego nadal niestety jeszcze nie zużyłem, ale to też w końcu nastąpi, nie martwcie się. Zobaczmy, czy możemy pogadać z pielęgniarką. You've returned. And now you fully understand what you're up against. He's powerful. He's also a sick freak. But he is as driven as you are, and seeking the same thing. You are more alike than you'd care to admit. I'm not like him. He's a murderer. And there are no bodies strewn in the path behind you? I'm not here to debate with you. Let's get going. I've got stuff to do. Coś czuję, że właśnie będzie takich więcej elementów wspólnych tutaj poruszanych właśnie pomiędzy Stefano a Sebastianem, żeby też jakoś było takie poczucie pewnego rodzaju chorej więzi między nimi. I know my office is... No i dobra, już więcej nie pogadamy. Więc w takim razie ja się z wami pożegnam i oczywiście 6 rozdziałem zajmujemy się od następnego odcinka. W takim razie
Mam nadzieję, że ten Wam się podobał materiał, sporo się działo fabularnie w tym piątym rozdziale. Miejmy nadzieję, że w szóstym będzie podobnie. Do usłyszenia.